7 lutego 1984 roku w niewyjaśnionych okolicznościach zginął antykomunistyczny opozycjonista Piotr Bartoszcze, który wraz z ojcem Michałem oraz bratem Romanem współtworzyli rolnicze struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Bartoszcze wzbudził zainteresowanie służb bezpieczeństwa już pod koniec lat 70. W aktach bezpieki odnotowano m.in. jego udział w przygotowywaniu strajków i manifestacji na terenie Bydgoszczy i Inowrocławia. Po wprowadzeniu stanu wojennego Piotra i Romana internowano. 7 lutego 1984 roku Bartoszcze rozwoził podziemne pismo. Dwa dni później jego noszące ślady pobicia ciało znaleziono w studzience melioracyjnej, do której według prokuratury nieszczęśliwie wpadł, próbując oddalić się z miejsca wypadku samochodowego spowodowanego pod wpływem alkoholu. Dopiero w 2017 roku w ramach śledztwa IPN potwierdzono, że śmierć miała najprawdopodobniej charakter polityczny.